Temat zarobków w IT, a w szczególności zarobków programistów, jest bardzo często poruszany. Wiele jest takich wątków czy zapytań na portalach internetowych, a także mnóstwo jest w internecie artykułów na ten temat. Jednak żaden z nich nie daje tak naprawdę konkretnej odpowiedzi. Wynika to z tego, że wynagrodzenia programistów zależą od wielu czynników, także ciężko dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Jednak w dzisiejszym materiale postaram Ci się przybliżyć ten temat. Powiem, od czego konkretnie zależy wysokość zarobków programistów, a także jakie zarobki możesz otrzymać w swojej pierwszej pracy na stanowisku młodszy programista .NET. Cześć, z tej strony Kazimierz Szpin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak zostać programistą .NET. Na początek musisz wiedzieć, że nie da się wprost powiedzieć, ile dokładnie zarabia programista .NET, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, zależy to od wielu czynników. Na jednym portalu nawet istnieje słynny tag programista 15k, który oczywiście nawiązuje do programistów, którzy zarabiają 15 tysięcy złotych. Jednak jeżeli interesują Cię tylko takie zarobki, to już na wstępie muszę Cię zmartwić, ponieważ mało programistów zarabia te słynne 15 tysięcy. Oczywiście programiści zarabiają bardzo dobrze, ale często nie aż tyle. Tym bardziej na początku Twojej kariery takich zarobków na pewno nie osiągniesz. W takim razie, od czego zależy wynagrodzenie programisty? Po pierwsze, wynagrodzenie na pewno zależy od stażu pracy, czyli Twojego doświadczenia, a co za tym idzie, Twoich umiejętności. Jeżeli dopiero zaczynasz karierę, to na pewno Twoje zarobki nie będą zbyt wysokie. Może się nawet okazać, że po przebranżowieniu z innego zawodu możesz na początku zarabiać mniej niż w poprzedniej pracy. Oczywiście te zarobki będą z czasem wzrastać, ale dopiero osoby z wysokim stażem pracy, a co za tym idzie z wysokimi umiejętnościami, mogą liczyć na większe zarobki. Na wysokość wynagrodzenia ma również wpływ Twoje stanowisko, a konkretnie zakres Twoich obowiązków. To znaczy, jeżeli chcesz zarabiać więcej, to zazwyczaj nie możesz być samym programistą, ale musisz już mieć więcej obowiązków, większą odpowiedzialność. Możesz na przykład być team leaderem i zarządzać zespołem, czy też całym projektem. Kolejny ważny punkt to miejscowość, w jakiej pracujesz. Największe zarobki można osiągnąć w większych miejscowościach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, a z kolei w tych mniejszych miastach na pewno będzie Ci ciężej wynegocjować lepsze wynagrodzenie. Ważne jest też, czy firma jest międzynarodowa, to znaczy konkretnie, czy ma zagranicznych klientów. Wtedy zarobki również są na wyższym poziomie, ale oczywiście wtedy już musisz mieć bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. Oprócz tego ważne są też umiejętności w negocjacjach. Nie oszukujmy się, często zdarza się tak, że dwie osoby pracujące w tej samej firmie mogą mieć taki sam zakres obowiązków, umiejętności, doświadczenie, ale ich zarobki i tak mogą się różnić, ponieważ jedna z tych osób potrafiła się lepiej sprzedać na rozmowie kwalifikacyjnej, czy umiała po prostu lepiej wynegocjować swoją stawkę. Znaczenie może mieć też posiadanie dyplomu ukończonych studiów. To znaczy osobie po studiach może być trochę łatwiej wynegocjować lepszą pensję. Myślę, że to tyle takich najważniejszych czynników, które wpływają na wysokość wynagrodzenia. Moim zdaniem w pierwszej pracy powinieneś celować w zależności od wielu czynników od około 2500 do około 4500 zł netto miesięcznie. Oczywiście ta stawka będzie rosła z roku na rok. Czasem warto na początku zgodzić się na mniejsze wynagrodzenie i skupić się na własnym rozwoju, a dopiero później zwiększać to wynagrodzenie. Czasem również warto na rozmowie kwalifikacyjnej zaproponować trochę większą stawkę niż faktycznie oczekujemy, tak żeby było miejsce na ewentualne negocjacje. Jeżeli Twoją główną motywacją do pracy programisty są wysokie zarobki, to wydaje mi się, że są łatwiejsze drogi, w których możesz osiągnąć równie wysokie zarobki, a mniejszym nakładem pracy. Jeżeli chcesz osiągnąć duże zarobki w tej branży, to czeka Cię dużo pracy. Przede wszystkim musisz dużo się rozwijać. Wydaje mi się, że osoby, które chcą zostać programistami tylko dlatego, że chcą dużo zarabiać, to mogą szybko się do tej pracy zniechęcić. Jeżeli chcesz zostać programistą, to po prostu musisz to lubić i nie polecam Ci skupiać się tylko na zarobkach, bo oprócz zarobków praca programisty ma również dużo innych zalet. Jak widzisz, na zarobki programistów wpływa wiele czynników. Są to przede wszystkim doświadczenie, stanowisko, miejsce pracy, rodzaj klientów, umiejętność negocjacji i wykształcenie. W swojej pierwszej pracy nie możesz liczyć na bardzo wysokie zarobki, ale z czasem, Twoim zaangażowaniem i ciężką pracą możesz jak najbardziej do nich dojść.
Jestem ciekaw, jak to wygląda z Twojej perspektywy. Czy jeszcze jest coś, co Twoim zdaniem ma duży wpływ na wysokość wynagrodzenia programisty? Koniecznie daj znać w komentarzu lub napisz bezpośrednio na mój adres mailowy, który widoczny jest pod tym materiałem. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym materiale.